Z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Europie. Tak jest, w Europie oczywiście, no bo w sierpniu skończyła się was. 2 września. Przy czym przekazuję panom życzenia. Nie mogą tu stanąć ani major Potapczuk, ani porucznik Podgórski, którzy są weteranami, a w ogóle brali udział w bitwie około brzeg, forsowanie Odry czy zdobycie Berlina. Macie serdeczne pozdrowienia od tych panów. Zanim jest okazja, żebym mógł, zanim przejdziemy, złożymy wiązanki kwiatów i znicz, wyróżnić z naszego związku niektórych naszych członków. Przy czym w tej chwili chciałbym koleżance Krystynie Dauszta, jest? Daszuta, przepraszam. Jest. Tak. Serdeczne podziękowania za życzliwość oraz wspieranie działań statutowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Goleniowie. Podpisał prezes Związku kapitan Morawski Witold. Gratuluję i bardzo dziękujemy za pomoc na każdym kroku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Następnie jest okazja przy tym pomniku wręczyć urodzinowe życzenia naszego tu kolegi, który ma 25 lat, a więc starszy chorąży Ławiński Józef. Proszę bardzo, od zarządu w Szczecinie, tak samo i od nas. Gratuluję. Będę podchodził do panów po kolei z wyróżnieniami, wiadomo dlaczego, ze względu na to na zarazę, ale jest kilku naszych kolegów wyróżnionych złotymi krzyżami zasługi. Dać te po kolei. Mówię Iza Borys. Starszy chorąży Ławiński Józef, odznaczony brązowym krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Proszę bardzo. Tutaj, momencik, to jest złoty. Proszę bardzo. To jest dla siebie. No to jest pod całym czyźni, kiedyś tak nie mieliśmy. Sierżant Janusz Madoń. Proszę, gratulacje. Proszę. Gratulacje. Starszy chorąży marynarki. Starszy chorąży sztabowy marynarki Ryszard Kot. Wstyd, podejdę do ciebie. Wyręczę ci. Schować. Proszę. Gratulacje. Starszy chorąży sztabowy Basiak został oznaczony Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Z tyłu. Gratulacje.
Pan major pilot Kazimierz Milewski. Gratulacje. Pole ucieczny, panie kapitanie. Cześć, więc bardzo. Jeszcze raz. Pan? Pan? Złoto jest troszeczkę na Krysia. Pewno. No. Krysia, tu masz teraz to. Sultanowie Eminianowicz, Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Proszę bardzo. Gratulacje. Porucznika Kosikiewicza nie ma. Pan Lotny Korągi Zygmunt Dobrowski. Gdzie jest Zygmunt Dobrowski? Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Pan kapitan Waldemar Przybylski. Dalek jest? Jest. Gratulacje. Proszę panów, zostały jeszcze. Podstawowa rzecz, aby następca wyróżnienia otrzymać, jest tak zwana odznaka honorowa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i otrzymał ją porucznik Jan Kowalewski. Jest. Proszę bardzo. Gratulacje. Dziękuję. Starszy chorąży sztabowy Zdzisław Czajkowski. Gratuluję. Tak jest. Starszy chorąży sztabowy Janusz Markiewicz Markielewicz. Obecnie, jest. Gratuluję. No, pozostałym jak znajdziemy. Króciutka taka historia. Długo nie będę mówił. W nocy z 7 maja 1945 roku w kwaterze głównej Alanckich Sił Ekspedycyjnych w Europie został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Akt wszedł w życie dokładnie 8 maja o godzinie 23.01. Dzień ten uznaje się za zakończenie II wojny światowej w Europie. Tak jak tutaj pan major nam powiedział, że w Europie zakończono II światową. Nie będę mówił o całej historii, tylko tak dla przykładu, ilu żołnierzy i cywilów zginęło w czasie II wojny światowej. Bo niektórzy ludzie mówią, że jakieś tam państwa małe wkłady były. Zaczniemy od okupantów. Niemcy, żołnierze, straty w siłach zbrojnych. Niemcy 370, mniej więcej do 5 milionów. Dlaczego takie są różnice? To jest ze względu na różne rozbieżności, jakieś manipulacje historyczne i tak dalej. W każdym razie Niemcom zginęło żołnierzy do 5 ponad milionów. Ludności cywilnej do 3 milionów. Japonia od 1,3 do 2,3 miliona. Cywilów 1 milion do 3 milionów. Włochy 250 tysięcy 300. Ludności cywilnej 150 do 160 tysięcy. Okupanci. Nasz największy wysiłek, i tu nie ma co powiedzieć, jeśli o straty ludzkie chodzi, poniósł były Związek Radziecki. Zobaczcie. Związek Radziecki w siłach zbrojnych zginęło, różne źródła mówią, od 8 milionów do 17 milionów żołnierzy. Natomiast ludności cywilnej zginęło od 10 do 17 milionów. Największe straty poniosło niestety Związek Radziecki. W następnym kolejności Polska. Żołnierzy 240 do 320 tysięcy żołnierzy. Ludności cywilnej 5 do 6 milionów. Następnie Stany Zjednoczone. Żołnierzy 400 tysięcy. Ludności cywilnej 5 tysięcy do 12 tysięcy. Wielka Brytania 380 tysięcy. Żołnierzy 67 tysięcy, oczywiście ludności cywilnej.
Czyli sama tutaj fakt, same fakty mówią, że największy wkład i największe straty wiadomo kto poniósł. Z tym, że to też wynika ze strategii prowadzenia walki. Też w jaki sposób prowadziła koalicja Zachód, a z jakiej strony po prawej stronie. I króciutko jeszcze na ostatnie słowa, jeśli chodzi o sprzęt. Sprzęcie, straty wojsk lądowych. Niemcy 30 tysięcy do 40 tysięcy czołgów, samolotów 76 tysięcy, 840 okrętów. Japonia 3 tysiące czołgów do 50 tysięcy samolotów, 300 okrętów. Włochy 3,5 tysiąca czołgów, 5 tysięcy samolotów, 180 okrętów. Nasza strona. Związek Radziecki 108 tysięcy czołgów. Znowu zobaczcie na więcej. 108 tysięcy czołgów, 124 tysiące samolotów i 1000 ponad okrętów. Polska straciła 800 czołgów, ponad 400 samolotów, 11 okrętów. Wielka Brytania 15 tysięcy czołgów, 40 tysięcy samolotów i 1000 okrętów. Stany Zjednoczone 10 tysięcy czołgów, 95 tysięcy samolotów, 400 okrętów. I tak to jeszcze jest tutaj dodana Francja. Czołgów 6 tysięcy, ponad 1000 samolotów, 94 okręty. Czyli sam wniosek z tego wypływa, jaki był wkład w czasie II wojny światowej walki. To tyle, panowie. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać parę słów? Dziękuję. Złożymy wieniec na pamiątkę tej rocznicy, kwiaty od Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego. Wspólne to jest oczywiście Związku Żołnierzy i oczywiście Związku Inwalidów Wojennych Wojskowych. Zapraszam jeszcze raz za tydzień, 18 maja, jak zwykle my obchodzimy dwie bitwy. 18 maja to jest bitwa pod Monte Cassino, gdzie nasi żołnierze ginęli. Też zobaczycie, jakie są różnice. I 12 października, ale za tydzień się spotykamy oczywiście na tej uroczystości. Dziękuję bardzo. Baczność! Końca życia pamiętasz. Dziękuję panom bardzo. Wspólne zdjęcie. Witaj, o 11, tak jak zwykle.